Witam Was serdecznie, moi drodzy. Siedzę nad takim głębokim, bardzo głębokim jarem, stromym. Tu jest moja Henia. W dole płynie strumień, a z tego jaru wyrastają olbrzymie drzewa. Olbrzymie. Jedne są liściaste, drugie iglaste, a każde jest inne, a jednocześnie wszystkie są przepiękne. Przepiękne. I buki, i dęby. Tutaj są świerki, tam dalej są sosny. Tu jest ścięte jakieś drzewo i wiecie, przyszłam z Wami dzisiaj tutaj, przysiadłam w tym miejscu, żeby porozmawiać z Wami o ciszy, ponieważ cisza jest jednym z najbardziej deficytowych zasobów na naszej planecie. My jesteśmy otoczeni nieustannym hałasem od rana do wieczora i to jest niezależnie, czy no tu będzie trochę hałasu, bo pieski będą się bawić, ale mi nie o taką, o taki hałas chodzi. Hałas, hałas sztuczny, którym się otaczamy od rana do wieczora. I nie myślcie sobie, że na wsi jest spokój. Na wsi też jest hałas. Też od rana do wieczora, a też i w nocy, bo w nocy cały czas czekają psy. Więc idę do tego lasu i w lesie jest taki cudowny, błogi spokój. Co nie znaczy, że jest absolutna cisza, bo las ma swój język, on mówi. Mówi szelestem liści, mówi szumem wiatru, mówi śpiewem i świergotem ptaków, mówi kroplami deszczu, mówi przepływającym strumieniem i jego odgłosami. To są głosy naturalne, głosy natury. Kiedy sypie śnieg, mówi też las właśnie takim cichym, cichym, cichą melodią, kiedy spadają płatki śniegu. I tego nam ludziom brakuje. Ludzkość od samego początku jak gdyby rozwijała się wśród natury i z biegiem tysiącleci, z biegiem stuleci. Ostatnio to bardzo mocno przyspieszyło. Z biegiem dziesięcioleci odbiegamy od tej ciszy i od naturalnych odgłosów. Odchodzimy od natury, a przyjmujemy tylko ten sztuczny hałas taki. My już nie potrafimy zachować ciszy, bo nawet jeżeli się znajdziemy w jakimś cichym pomieszczeniu, to i tak w naszej głowie krążą myśli nieustannie. Jest nam bardzo trudno się uspokoić, wyciszyć. Niektórzy potrafią bardzo ładnie medytować, ale to jest trudne dla wielu, dlatego że człowiek współczesny nie potrafi już się wyciszyć. Tymczasem my właśnie wzrastając w naturze, zastaliśmy właśnie w tych naturalnych odgłosach, których było coraz mniej, bo od nich uciekaliśmy, a coraz więcej było tych sztucznych, takich, ja to tak mówię, plastikowych, tak? I było też coraz więcej takich kolorów, przy których człowiek się źle czuje, bo ludzkość rozwijała się przy dwóch barwach. Przy zieleni, tak? To jest podstawowy kolor i błękit, błękit nieba. To są dwa podstawowe kolory, które nas uspokajają, które dają nam komfort psychiczny, które leczą też, potrafią leczyć nasz wzrok. Jeżeli patrzymy w dal na zieleń, to automatycznie uspokajamy się i też reguluje się, po prostu oko nasze się jak gdyby tak leczy, uspokaja się. Czuję się lepiej po prostu, tak jak cały nasz organizm. Wszystkie, to co o czym wielokrotnie mówiłam, że wszystkie drzewa, które są właśnie w lesie, one wydzielają te olejki eteryczne, które one wydzielają, to jest mieszanina, ich jest tak bardzo silna, że będąc w lesie przez tak 2 godziny, jesteśmy w stanie absolutnie się wyciszyć i zatankować bardzo dużo energii, bardzo dużo siły, bardzo dużo mocy, no i bardzo dużo tlenu i nasze płuca napełniają się takim zdrowym, bardzo zdrowym powietrzem. To jest taki banał, ale prawda jest. My źle tolerujemy takie barwy i barwy miasta, tak? Szare miasto, żeby nie wiem jakie było kolorowe, to są te wszystkie neony, sklepy, wystawy, to ono i tak jest szare. W sensie takim, że nie jest naturalne. Oczywiście jest kolorowe, ale to są kolory sztuczne.
już nie mówiąc o powietrzu, jakie jest w mieście, ale człowiek właśnie, dlatego człowiek w mieście źle się czuje. Człowiek, nawet największy mieszczuch, ceni sobie pójście do parku, do ogrodu. Nawet jeżeli mówi, ja jestem mieszczuchem, ja tam z krwi i kości. Owszem, ale być mieszczuchem to nie znaczy, że człowiek nie kocha, nie chciałby, nie lubi przebywać w naturze, bo nie potrzeba wcale chcieć mieszkać na wsi. Bo wieś tak naprawdę dzisiaj z naturą związana za bardzo nie jest już. Na wsi też jest hałas, przed każdym domem stoją auta, jest po prostu, no jest ciągły hałas i to wszystko nie wygląda tak jak kiedyś, także sielska wieś spokojna, to można sobie tam w elementarzu Falskiego było, moi drodzy, więc tymczasem właśnie widoki zieleni, widoki z lasu, które się tak właściwie powtarzają, to się nazywa fraktale, one, bo każdy liść na przykład ma taką samą strukturę, czy mniejszy, czy większy z danego drzewa, to on powtarza jakiś wzór i to tak samo igły sosnowe, czy świerkowe, czy liście paproci, one wszystkie jak tak się weźmie pod mikroskop, to mają taki sam wzór. To nazywa się fraktale i spoglądanie na te fraktale daje człowiekowi komfort psychiczny. Napawa nas zachwytem. Jest po prostu... Człowiek lubi oglądać takie formy i struktury, które tworzy przyroda, ponieważ my w tym wzrastaliśmy od początku naszego istnienia, naszego gatunku. My nie wzrastaliśmy wśród wieżowców, my nie wzrastaliśmy wśród laptopów, tym bardziej wśród smartfonów i jeszcze do tego wszystkiego sztucznej inteligencji. My wzrastaliśmy wśród zieleni i takich cudownych, powtarzających się wzorów i bardzo nam się one podobają, one potrafią nawet, patrzenie na to, potrafi nawet obniżyć właśnie poziom kortyzolu, poziom stresu. Jesteśmy zdrowsi po prostu, a to oznacza, że człowiek ma w sobie, wiecie, w środku taką poczucie takiej naturalnej estetyki. Arystoteles już powiedział, że we wszystkich tworach natury tkwi coś cudownego. Tak? I to jest prawda. My jesteśmy w tym dobrzy. My lubimy na to patrzeć i się dobrze po prostu w tym czujemy. I jeżeli patrzymy, był taki profesor, Richard Taylor, w Instytucie Badań Materiałowych w Oregon. On jest profesorem fizyki. On przeprowadził bardzo wiele badań nad tym, co dzieje się, kiedy właśnie patrzymy na te wszystkie wzory fraktalne, na te liście powtarzające się, na krople deszczu, na płatki śniegu. I on odkrył, że jak gdyby jesteśmy zaprogramowani na patrzenie na to. Nasz gatunek ludzi jest zaprogramowany na to, żeby na to patrzeć, że nawet jak właśnie patrzymy na te wzory, na tę zieleń, teraz jest taka przepiękna przecież, to poziom stresu może obniżyć się o 60%, słuchajcie, o 60%. Dlatego ludzie, którzy dużo przebywają w przyrodzie, w naturze, są zdrowsi, są też bardziej wyluzowani, spokojni, nie są tak zestresowani, a jeszcze jeśli do tego mają pieska, z którym chodzą po tym lesie wśród tej natury, no to już jest po prostu perfekcyjnie. I bo nasz gatunek rozwijał się w środowisku naturalnym, dlatego my jesteśmy po prostu świetnie obeznani z estetyką przyrody, tak? I dobrze się w tym czujemy. Natomiast właśnie cisza, która otacza nas, cisza przyrody, ja tutaj jak gdyby ją zakłócam, bo nagrywam dla was ten film, no ale gdzieś no muszę nagrać go, no nie mogę nagrać filmu niemego, prawda? Więc ta cisza, która otacza nas w lesie, no bo głównie mówimy o lesie, właśnie w lesie jest ten, w lasach, w jarach, w lasach, w gajach jest właśnie ta cisza naturalna. To nie jest taka całkowita cisza, że jak w grobie, tak? Tylko, zresztą nawet w grobie nie ma takiej całkowitej ciszy, bo robaczki tam chodzą, ale
Ale ta cisza jest przepełniona też odgłosami właśnie szumu wiatru, wiaterko, które porusza liśćmi, szelest tych liści, tak, krzaczki jak się ruszają, słuchajcie, trawa nawet, świergot ptaków, przelatujące, na przykład nade mną teraz przeleciał jastrząb, leciał sobie, leciał. I on, no jego skrzydła też wydawały, bo to jest taki spory ptak, to dość nisko leciał i nawet było słychać po prostu. Także ze względu na to właśnie, że my się tak zachwycamy, jeżeli potrafimy się w tę ciszę wsłuchać, to zamknąć oczy, a nawet nie, właściwie po co zamykać oczy, nie trzeba zamykać oczu, patrzeć się na tę zieleń, właśnie patrzeć, uspokajać swoje zmysły, to automatycznie poprawia się nasze samopoczucie. Ja to widzę po sobie, ja mogę mieć najgorszy humor, poczucie bardzo źle i być taka w takim dole, ale wystarczy, że pójdę do lasu i już humor mi się poprawia, mam lepsze samopoczucie. Zauważcie, jak wyglądają ludzie, którzy siedzą w domach, którzy siedzą wciąż w telefonie, albo w telewizji, albo po prostu non-stop tylko słuchają i łykają te wszystkie straszne rzeczy i wpatrują się w ekran, czy telefonu, czy telewizora, czy komputera. Nie mówię o tym oczywiście, że się pracuje się w ten sposób, ale po prostu takie bezmyślne patrywanie się. To powiem Wam, ci ludzie są non-stop zestresowani i źli po prostu i wrodzi się w nich taka agresja. Natomiast ludzie, którzy są sporo w naturze, są po prostu spokojni, są bardziej wyluzowani. I to nie mówiąc o tym, że poprawia się nasze zdrowie fizyczne też, tak? Obniża się poziom cukru, poziom cholesterolu. Poziom kortyzolu się obniża, nawet mamy piękniejsze włosy, wszystko poprawia się metabolizm, poprawia się praca jelit. Chodząc po lesie, zażywając takich kąpieli leśnych, człowiek zdrowieje po prostu, tak? I to Wam chciałam powiedzieć jeszcze. Nie wiem, czy powiedziałam o tym, że pobyt, że spacer po lesie, taka kąpiel leśna, tak zwana, Japończycy to odkryli, przepisują to nawet jako terapię swoim pacjentom. W Japonii są takie nawet szkoły kąpieli leśnych, gdzie ludzie spotykają się i razem chodzą po lesie, oddychają tym powietrzem i w spokoju takim uśmiechnięci. To jest terapia taka, no to u nas absolutnie jest nie do pomyślenia, słuchajcie, nie do pomyślenia. Tak. Więc co Wam to jeszcze chciałam powiedzieć, kochani? Na koniec może, bo właściwie tym chciałam zacząć, że las jest najlepszym kardiologiem. Tak, las przepięknie poprawia pracę serca. Także jeśli macie problemy, ja oczywiście nie mówię nikomu, że ma nie iść sobie do swojego doktora, bo to nie jest moim zadaniem, ale jak najbardziej spacer po lesie, kontakt z naturą poprawia pracę serca. Pozdrawiam Was serdecznie, moi drodzy. Jak Wam się podobał ten filmik, to zapraszam do lajkowania, dawajcie łapeczki w górę, dawajcie suby, no subskrybujcie. I to wszystko, co należy do tego. I no i idźcie, korzystajcie z ciszy, bo to naprawdę jest deficytowy towar dzisiaj, cisza. Pozdrawiam Was, kochani, pa, pa.